Kalimera, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Dzień dobry, jest 5:30, właśnie się wymeldowujemy i żegnamy z Grecją, ale jeszcze wcześniej przepyszne ostatnie greckie śniadanko. No i jeszcze trzeba 100 km dostać się do lotniska. Zjedliśmy śniadanie, właśnie przyjechał po nas bus i jedziemy na lotnisko Pali. Jesteśmy już przy lotnisku. Pan kierowca zrobił sobie żarcik świetny, bo jak przyjeżdżaliśmy, już byliśmy w Hani przy porcie, to tak zwolnił i pyta, to wasz statek? A my tak, statek? Nie no, że na samolot, na lotnisko. A on się zaczął śmiać. Przy takim stresie porannym, związanym z podróżowaniem. Zaraz wejdziemy do środka, więc powoli żegnamy się z takimi krajobrazami. Chociaż dzisiaj jeszcze je ujrzymy z góry, bo tym razem mamy miejsce przy oknie. Gdzie jest Kraków? 10. Pięć, siedem. Jesteśmy w hali odlotów. Lecimy się zaczekingować. Okej, znaleźliśmy stanowisko, przy którym możemy nadać nasz bagaż. A, to chyba jeszcze nieczynne, bo jeszcze nie. Podpatrzyliśmy właśnie, że pani poszła już na stanowisko i zważyła sobie walizkę, także Rafał właśnie sprawdza, bo poprzednio, przed lotem musieliśmy się troszeczkę przepakować, a teraz niektóre rzeczy jeszcze mamy wilgotne w walizce i jakieś pamiątki doszły do tego, także trzeba sprawdzić. No i co, szefie? 22,7. No to przepakowanko. A tu jest wszystko tak idealnie dopchnięte, no że mam nadzieję, że nam nie wybuchnie to później. To już jest 200 gram. Okej, okay, co prawda, tutaj już nam się wcześniej uszkodził ekspres i uszkodził nam się ekspres w walizce 1. Jest jeszcze drugi? 20,03, to już może przejdzie, nie? Chyba przejdzie. Może jakąś koszulkę jeszcze? Nie, już przejdzie. So, give me the Buddha sticker. Thank you. Nasz bagaż już odjechał. Teraz śmigamy znaleźć odpowiednią bramkę. Kraków siódemeczka. Zrobiło się już jasno i są takie piękne widoki. Przeszliśmy kontrolę bezpieczeństwa. Ja zostałam skierowana na wyrywkową, dodatkową kontrolę. I teraz już walczymy z ekspresem, bo przepakowaliśmy rzeczy. Trzeba zawsze wyjąć elektronikę całą. I już nam z drugiej strony padł ekspres w plecaku Rafała. Także musimy za coś działać. Podobno Ada coś wymyśliła. Co zrobić, jak ci się nie zapnie plecak, bo się urwały wszystkie ekspresy? Kieszonka, no, której mam pokrowiec taki deszczowy na plecach. Pokrowiec deszczowy na plecach, aha. Ta-da.
I to zakładasz na to i już mamy bagaż, tak? Znaczy nie będzie się to trzymać jakoś świetnie, ale wiesz, chcesz zabezpieczyć, żeby nie wypadało. Pięknie wygląda. Genius. Odważniejsze, że działa. Widzicie, ile daleko możesz być z tym. Dzięki. Znakiem na lotnisku. Nie jest to rozwiązanie idealne. Ale właśnie Rafał próbuje to przywiązać, żeby się nie rozpadało. I idziemy z workiem na luksusowe zakupy. Mamy jeszcze trochę czasu, możemy sobie pooglądać. Okej, rozdzielamy się, żeby nie taszczyć wszystkich rzeczy. Idę pierwsza jeszcze się porozglądać, może upoluję jakąś kawkę. Mhm. Kupiliśmy jeszcze jeden prezent i mamy kawkę i wyliczone dokładnie ile mamy jeszcze z gotówki euro. No bo tego i tak nie moglibyśmy zamienić w kartonze, także chętnie to zjemy. Wyszło nam idealnie na croissanta i kawę latte. Mamy jeszcze chwilkę, więc na spokojnie czekamy aż kawa ostygnie. Widoki mamy bardzo, bardzo przyjemne. Tam w tle są góry. Naprawdę jest niezwykle malownicze. Okej, kawkę dopijemy chyba już przy wejściu do samolotu. 10 Kraków, bramka 7. A, 7, okej, no dobra, to po prostu tutaj będziemy, bo chyba musimy poczekać. No to śmigamy. Dam. Ale pięknie. A tutaj Rafciuś pioszek z poduszeczką. Co to za poduszeczka? Dla śpiączki. Najcięższa na świecie, z mokrymi ręcznikami w środku. Polecamy patent, z TikToka sprawdził się. Jest i nasz transport. Może jeszcze nie docelowo do Krakowa, ale z przystankiem. Prosimy upewnić się, że Państwa maska ochronna nałożona jest do nosu oraz usta przez okres trwania całego lotu, z wyjątkiem spożywania napoi, jak i posiłków. Będzie za polski samolot. Będzie się działo. Już jestem klasą. Szanowni Państwo, wsiedliśmy do strunku lotu, lecimy w spadku.
punkty lokalizacji pasażera do uzupełnienia przed wylotem, przed przekroczeniem polskiej granicy. Czeka nas formularz kwarantannowy, który musimy uzupełnić. Bo za chwilę dopiero chcemy zrobić test. W tej chwili jeszcze nie mamy żadnego wyniku. Póki co mamy kwarantannę. O, jest. Tak. No chyba jest. Tak. A sprawdźmy. Myślę, że tak. Powiem wam, że w tym momencie jesteśmy tak zmęczeni, że ja bym przemyślała tę kwarantannę. Tak. Człowiek by poleżał. Ale no, praca wzywa, planów mamy dużo, także idziemy robić test. Tak, i wtedy automatycznie jak dostaniemy wynik, oczywiście to negatywny, nam to wtedy... Kwarantan. Tak, już bo teraz jesteśmy już na kwarantannie. Musimy jechać do domu? Chyba tak, nic do ocenia. Nie mamy nic. Do ocenia. Dobra. O, kantor. Nie, wychodzisz lotniska i w prawo, tak? Tak, wyjście lotniska, czyli tam i w prawo. Ale fajnie. To jest znak od losu. Jakiś pan zapytany o drogę powiedział, że po co wam te testy, idźcie na kwarantannę. Naprawdę, to już kurczę, tyle, to ty uprzejmi ludzie, nie posłuchamy. A tam, prosto.
tak. Okej, wracamy z testów, to wszystko poszło błyskawicznie. A teraz dzwonimy po transport, bo już zaraz będziemy na przystanku i czekamy na nasz transfer. I pan nas zawiezie do naszego autka. Tobie też pan tak ładnie powiedział, żeby się zrelaksować. Mieszka powiedział, że na pewno nie będę płakać, że obiecuję, że nie będzie źle. Naprawdę było spoko. No jak ich znałem. Jesteśmy na parkingu i jest nasz Santa Claus. Nasz byczek, prawda. Ale tu jest jesiennie już. O, jadźcie. Sorry, przesiłaj się. Na silko to ja bym wywalił. Oj. Już mamy jeszcze czas bez stara, w ogóle, wow, co tu się działo przez ten czas, jak nas nie było, to jest szok. Jakie liście są już kolorowe, wow. Co się nie było, nas kilka dni tylko, nie? Ale... Jakie liście już kolorowe? Inna pora roku. Cztery. Już takie wejście ze swojego samochodu, to jest taki powrót jak do mieszkania. Wszystkie nasze rzeczy w schowku, jakaś skitrana czekolada. No bo to jest nasze też piękne miejsce, kochana. Tak. Bałagan, który na nas czeka, bo przepakowywaliśmy się w nocy z walizki do walizki. Teraz to naprawdę tu mamy więcej rzeczy niż w domu chyba. I ruszyliśmy! Jedziemy! Tak jest. Jeszcze przed nami dosyć długa trasa. 4 godzinki pokazuje nawigacja. Pewnie z 5 godzin nam zajmie, bo jeszcze musimy jakiś obiad jeść dzisiaj. Oj, w ogóle. Jakiekolwiek jedzenie dzisiaj. Bryka ratownika. Jezu, lody dobre jakieś. To nie są takie z polewą, tylko one są całe karmelowe. Nie wiem, chciałem z polewą. A dostałem całe. Jeszcze lepiej. Dostałeś samą polewę. Mam ci gryzę. Jezu, wieśmaki! No, dla wieśniaków. Wieśmaki dla wieśniaków. Takie polskie teraz, wieśniaka. O! A nie jakieś tam gryz. Dotarliśmy do domku. Robienie prania nie jest jedyną atrakcją wieczoru. W końcu coś do jedzenia. Jest ciepło, jestem po ciepłym prysznicu i mam najgrubszy szlafroczek. I już jest. Już jest tak dobrze. Się niedobrze.